No to co, wypadałoby się przyznać, kim jesteście, sceptykami czy entuzjastami, zanim zaczniemy tę rozmowę, bo dobrze by było powiedzieć, przez jaki filtr nas trzeba interpretować. Coming out taki, przy całej publiczności. No, domyślam się tutaj. No ja jestem takim techrealistą, jak się nazywam, i słyszałem bardzo dużo z twojego wykładu. No nie zgodzę się tak z 95%, w sensie... Uważam, że nie dlatego, że to jest fajne, bo tak się umówiliśmy, tylko znaczy miałem dzisiaj podobną dyskusję w jednym z banków i panowie i panie mieli bardzo dużo polewkę z konkurencji, bo jeden z polskich banków wszedł do metaversu, więc zastanawialiśmy się, jakie procedury musiały zajść, żeby taką akcję PR-ową odpalić i co ten bank uzyskał. No więc ta konkurencja mówiła, że u nich by to wyglądało tak, że ten projekt by spadł, bo po prostu nie widziano by sensu, żeby w ten sposób wchodzić w technologię, która de facto dla tego banku nie ma żadnego, może znaczenia na chwilę obecną. Natomiast oczywiście znowu, najważniejsze to jest zrozumienie problemu związanego z tym, gdzie chcemy być w przyszłości. Tutaj mój tech realizm trochę musi ustąpić miejsca tech optymizmowi, dlatego że mogę bardzo nie lubić Marka Zuckerberga jako biznesmena i osoby, która robi bardzo wiele złych rzeczy i robi to świadomie, bo to nie jest tak, że tam spadło coś, parę osób zginęło. Nie, to wiecie, zamieciemy. To jest kwestia taka, że to jest biznes, tak? On prowadzi firmy po to, żeby zarabiać. Natomiast jest jedna rzecz i ona się bardzo rzadko pojawia w prezentacjach. Ja ją często pokazuję, dlatego że uważam, że to może stanowić taki klucz zrozumienia tego, czym w ogóle, o co walczymy. 10 lat temu Mark Zuckerberg pokazał taki roadmap Facebooka, gdzie było napisane dokładnie, co on chce zrobić w poszczególnych latach. I zgadzam się z jedną tezą, która tam padła. My jako ludzie mamy problem, bo jesteśmy bardzo, ale to bardzo prymitywni pod kątem rozwoju. Technologia zaczyna nas bardzo mocno dociskać. My korzystamy z niej, ale coraz mniej potrafimy rozumieć ten element magiczności, w której technologii się znajduje. W związku z tym my cały czas bazujemy na Windows 3.11. Widziałem, podnosiliście ręce, jest dużo osób urodzonych po 95 roku. To jest taki bardzo prymitywny Windows albo inny system operacyjny, z tego korzystacie. Więc jeżeli manipulujecie na ekranie, przesuwając foldery, robicie jakiś tam dwuklik myszką i tak dalej, to jest pomysł, który się wziął z lat 70. w pewnym amerykańskim miejscu takim, gdzie się wymyślało tę technologię. I cały czas to jest z nami, to się nie zmieniło. W przyszłości, żeby móc lepiej korzystać z tych ogromnych ilości danych, które do nas docierały, potrzebujemy nowego interfejsu. I tym interfejsem zapewne będzie jakieś sprzężenie naszego mózgu, czy jakichś rzeczy związanych z tym, że mamy oczy, które pobierają jakieś informacje i komunikujemy się głosem. I w to kompletnie wierzę. W sensie taki metavers jest dla mnie jak najbardziej zrozumiały. Czyli my będziemy wchodzili w interakcję za pomocą bardzo naturalnych rzeczy. Może być może gestów, być może właśnie mimiki i tak dalej. Strasznie ciężko jest mi zrozumieć to, próbę odtworzenia tej przeszłości, którą już mieliśmy do czynienia, z którą mieliśmy do czynienia, czyli de facto to, co widzę cały czas na prezentacjach, czy Mety, czy innych podmiotów, Second Life, tak? Czyli że mamy beznogie awatary, które latają sobie w powietrzu, wchodzimy w interakcję, pokazują się dymki i tak ma wyglądać nasze spotkanie w firmie, tak ma wyglądać nasza konwersacja podczas spotkania ludzi, nie wiem, rodziców na forum klasowym. No nie bardzo, to już wolałbym tego bardzo topornego Zooma i tam się przemęczyć jakiś czas. Więc widzę, że są takie problemy wynikające z tego, że technologia daje nam mnóstwo rzeczy, a z drugiej strony w zeszłym tygodniu chyba padła informacja, że Stadia, czyli Google'owa chmura do gamingu, właśnie została skillowana. No i pytałem się ludzi z game devu, mówię, hej, dlaczego? To jest bardzo fajne, skorzystałem z tego. A mówię, no stary, nie może być tak, że chcąc zagrać w bardzo wypasioną grę, ty będziesz miał do dyspozycji super komputer po drugiej stronie. Znaczy super, ale jak będziesz miał milion takich chętnych ludzi, to się po prostu w żaden sposób biznes plan z tego nie trzyma. Tu widzę problem. W sensie obietnica metaversu, taka jaką znamy z bardzo rozbudowanych science fiction, wizji, książek i filmów, to się może wydarzyć naprawdę za bardzo, bardzo długi okres czasu, chyba że będziemy mieli bardzo fajne łącza i będziemy de facto tą animację odgrywali sobie w głowach. Ale to jest, myślę, że tak już bardzo postawione w sensie to jest jakieś 30-40 lat do przodu. Ja mam takie wrażenie, że mnie zaprosili, żebym się tak pokłócił z Arturem, że to był taki cel, ale to się nie uda, bo ja też jestem w sumie tych realistą. Koniec, dziękujemy. Natomiast faktycznie z trochę innej pozycji, bo to w ogóle są dwa terminy, ja nie do końca jestem z
z metaversu, to jest bardziej to, co się teraz nazywa Web3, bo my po tym, jak zbudowaliśmy Fancyverse, zabraliśmy się za coś, co nazywamy Dynamic NFTs Infrastructure, czyli taki trochę layer 2 na istniejącej technologii, który umożliwi współpracę rozmaitych projektów i gamingowych, i PFP, i brandów ze sobą. No i to dewelopujemy. To taki jest infrastrukturalny projekt, więc trochę nudny, ale on jest powiedzmy zbieżny z tym. Tam Agnieszka pokazywała Ready Player Me, który właśnie robi takie interoperable awatary. To my troszeczkę w tę samą stronę, tylko że bierzemy na ten moment na warsztat wszystkie istniejące projekty PFP, czyli Profile Picture, NFT, Bored Ape i tak dalej. I łączymy to z brandami, grami i generalnie integrujemy się z czym tylko się da, żeby właśnie to NFT, które tak naprawdę jest tokenem, który może tak samo jak w krypto standard RC20 potrafi w zasadzie tyle zrobić, że wasze pieniądze mogą należeć tylko do was w momencie, w którym macie je na wallecie, czyli faktycznie uniezależnił ten hajs troszeczkę od obrotu takiego państwowego, międzynarodowego. Tak podobna sprawa dotyczy NFT, które umożliwiają, czy będą umożliwiać przenoszenie własności, osobliwie tej własności, która będzie cyfrowa. Raport McKinsey'a z zeszłego roku mówi, że do 2030 roku wartość rynku dóbr cyfrowych całego będzie wynosiła 1,5 trillion, czyli co? 1300 miliardów dolarów. Czyli całkiem sporo, więc myślę, że akurat z tym, że tak będzie, Artur się ze mną zgodzi, bo Artur wie, że jak gdzieś jest hajs, to korporacje pierwsze tam idą, żeby ten hajs zarobić. Nie. A ja gwarantuję wam, że absolutnie każda korporacja na świecie w tym momencie ma metaverse w strategii. I fajnie o tym pogadać. No właśnie, jako tech realista, kiedy ty uważasz, że możemy mieć do czynienia z takim pełnym metaversem, o którym... Ja to definiuję trochę inaczej, bo ja tego nie definiuję jako tak od samego początku, jako jakieś takie rozwiązanie, w którym my się przenosimy do jakiegoś świata, gdzie nasze tam zmysły zostają zmultiplikowane urządzeniami i tak dalej. Ja to raczej od początku definiuję jako pewien, że można sobie zrobić taką miarkę i pytanie, ile mamy metaversów w świecie, czyli jakby internet już jest technologią metaversową i jakby każda kolejna, która zwiększa ten udział świata cyfrowego w naszej codzienności, to mamy tego metaversu coraz więcej. Więc to nie jest, że się stworzyło coś nowego, tylko wiadomo, że każdy rok ma jakieś swoje modne słówko. To modne słówko właśnie na tyle się chociażby Facebookowi spodobało, że się przemianowali na tę metę. Natomiast to fundamentalnie nic nie zmienia, bo to, że jakieś słowo powstało, nie przyspieszyło absolutnie nic w rozwoju jakiejkolwiek technologii. To w tym momencie jest takie słowo klucz, które pewnie już z nami zostaje. No, ale takim samym słowem klucz, nie wiem, jest digital. Czy takich słów by się jeszcze troszeczkę znalazło. Więc na pewno w tym momencie, tak jak powiedziałem, każda korporacja może mieć ten metavers w strategii i ma, czy ma dobra cyfrowe. Na to się składa też gaming, na to się składa Web3, AR, VR, mnóstwo rzeczy się na to składa. Natomiast jest bardzo duży problem z implementacją czegokolwiek później w ramach tej strategii, no bo mamy takie, my jesteśmy w kontakcie w zasadzie z większością high-endowych brandów w tym momencie, i kosmetycznych, i głównie odzieżowych. No i jak oni są postawieni przed faktem takim, że muszą coś zrobić z tej strategii, no to oni mają problem, bo oni nie mają co zrobić. Nie ma w tym momencie rynku na digital goodsy. Jedyny rynek na digital goodsy, jaki zaistniał, to dlatego, że pewne grono fascynatów blockchaina w Stanach Zjednoczonych w taki bardzo kulturowy sposób wypromowało kilka kolekcji, czyli Bored Ape'y się zrobiły mega popularne. Tam jedna firma płatnościowa, czyli MoonPay, zaczęła do tego angażować influencerów z całego świata, więc zrobił się z tego nagle jakiś globalny trend. No i przez chwilę mieliśmy taki szał spekulacyjny, który faktycznie zonboardował dobry milion ludzi do tych NFT-sów. No, ale to był taki, to nie oznacza, że ci ludzie nagle będą kupowali cyfrowe bluzy i inne cyfrowe przedmioty. To ten rynek jeszcze nie jest na to gotowy. Jakby wiadomo, że tak to jest z tymi bańkami, akurat w tym segmencie blockchainowym, w którym my siedzimy, że one stymulują
jest jakiś bull market, prawda, ludzie się tym podjarają, trochę ludzi się w to wciągnie, potem oni zaczynają coś budować, muszą przetrwać przez te 3 lata, aż ten rynek się nie przekręci i znowu później można, będzie kolejny bull run i znowu coś się będzie działo. I tak to troszeczkę z tym jest. Natomiast no ja z tego względu, że wiem, jaka ilość kasy się wlewa w ten segment i jaka ilość, powiedzmy, takiego zaangażowania kulturotwórczego czy zmieniającego nasze nawyki konsumenckie, no bo to jest w tym wszystkim ciekawe. Mnie zawsze, to mnie od samego początku ciekawiło, na ile fakt, że digital goods nagle, jakby w głowie takiego normalnego człowieka, który, powiedzmy, jak jesteś biznesmenem, to handlujesz domenami, handlujesz prawami własności intelektualnej, to już są dobra cyfrowe. Jak kupisz sobie grafikę na Shutterstocku, to jest dobro cyfrowe, więc ludzie z biznesu są do tego w miarę przyzwyczajeni. Ale dla takiej normalnej osoby własność jest fizyczna. I kropka, nie? I teraz ta zmiana percepcji, że własność może być też cyfrowa i w zasadzie dlaczego nie, to jest mega ciekawy proces, który będzie zachodził. No, ale to wszystko trochę potrwa. Nawet jeżeli będziemy mieli taką istotną i mocną stymulację ze strony tych wszystkich korporacji. To ja sam nie wiem, bo to jest jeden wielki eksperyment, czy to faktycznie w tę stronę będzie szło. Raczej będzie szło, bo sam fakt, że nie wiem, no, dziewczyny kupują sukienki, żeby zrobić sobie w nich zdjęcie na Insta. W pewien sposób to jest zapowiedź tego, że kupujemy rzeczy wyłącznie ze względu na naszą tą internetową personę, a dla większości Gen Z wizerunek w internecie jest ważniejszy niż ten w świecie fizycznym i takie case'y można mnożyć. Tylko że to się jeszcze nie przekłada na zmianę paradygmatu, no ale przy odpowiedniej masie ten stary paradygmat percepcji dóbr jako wyłącznie fizycznych będzie pękać. Obiecałam w prezentacji, że pogadamy trochę o kwestii metaversu, to wielkie zło, to może pogadajmy, jakie są wyzwania i zagrożenia związane po prostu z metaversem. Artur. Moje największe takie zagrożenie, czyli zagrożenie, które ja widzę, jest związane z tym, że tak jak byłem totalnie podjarany na początku zeszłego roku kwestią Web3 i mówiłem, Boże, w końcu narodził się taki trend, który pozwoli między innymi nam twórcom, tak, wydostać się z łap tego Babilonu i wyjść i powiedzieć, to jest moje, oddaj moją grafikę, oddaj mój plik dźwiękowy i tak dalej. To bardzo szybko nabrało momentum i okazało się, że super, ale przy okazji jest mnóstwo skamu, a oprócz tego to, co było najbardziej przerażające, że oczywiście wyczuły to wszystko, ten trend wyczuły fundusze VC i duże korporacje, powiedziały super, pakujemy tam kasę i kupujemy to, co jest fajnego, dlatego że zajmujemy te pole position. I to jest taka, żeby to unaocznić, jest taka fajna wymiana między Jackiem Dorseyem, tak, czyli chyba wtedy już ex-Twittera, ex-CEO Twittera. I chyba pytanie było Ilona Muska, mojego ulubieńca, który pyta się, no dobra, gdzie jest ten Web3, tak? I Jack Dorsey odpowiada między A a Z, czyli robi taki delikatny podjazd w stronę panów z Andreessen Horowitza. I tak to na chwilę obecną wygląda, czyli ja widzę, że rękoma ludzi, którzy chcieliby dokonać fundamentalnej zmiany, żebyśmy, bo oprócz tego, że Web3 jest elementem fajnym dla twórców i twórczyń, to pamiętajmy, że tam jest taka obietnica też prywatności. Ownership, który idzie z Web3, z blockchainem, teoretycznie pozwoli każdemu z nas, jak siedzimy na tej sali, mieć panowanie nad swoimi danymi. I to nie tylko pod kątem takim, że jeżeli ja coś wytwarzam i robię grafikę, pod też takim kątem, że wszystko, co umieszczam w internecie, może być przeze mnie też wstrzymane, może być zablokowane lub wycofane i skasowane. Do tego nie możemy teraz tego nie możemy zrobić, bo możecie jedynie pójść do Facebooka, powiedzieć Facebooku, skasuj moje konto, ale nie możecie powiedzieć wybiórczo, skasuj coś z mojego życiorysu, co mi się nie podoba. Albo możecie oczywiście pokasować fotki, ale te fotki są już pokategoryzowane, na nich AI się nauczył i krążą w 10 jeszcze innych systemach. W związku z tym dla mnie ownership jest tym elementem, który bardzo mnie fascynuje w Web3, natomiast znowu jest pytanie, czy to się nie skończy podobnie jak wszystkie rewolucje, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, czyli po prostu okaże się, że jesteśmy nadal w łapach tego Babilonu, tylko on się inaczej nazywa. Więc to jest takie moje, to co bym powiedział, że jest bardzo dużym wyzwaniem. Skąd mieć pieniądze na to? I oczywiście krypto było też taką obietnicą, no ale jak widać, to nie jest jeszcze ten poziom ilości gotówki, które można na rynek wrzucić, żeby właśnie wykupić się. A z drugiej strony, jeżeli pojawiają się pieniądze, to czy pojawiają się interesariusze, którzy mówią super, to tam pakujemy teraz ogromne ilości pieniędzy. I to mi się wydaje, że jest takim problemem. To znaczy możemy się obudzić
w zupełnie nowej rzeczywistości, która będzie super fajnie wypromowana, ale to będzie dokładnie taka sama rzeczywistość, jaka była z dużymi silosami typu właśnie GAFA, tylko jeszcze do tego dodamy sobie pewnie parę podmiotów z Chin. Kuba, a ty jakie zagrożenia, wyzwania, które wpłyną na społeczeństwo widzisz? I... Czy ja się totalnie zgadzam, bo na przykład jakbyśmy sobie spojrzeli na same... Z projektami PFP jest pewien problem. Tam nie wiem, czy tutaj jest dużo osób, które się w ogóle interesuje po tym, jak tam powiedzmy ta bańka się trochę skończyła, tym, co się dzieje wśród topowych projektów PFP NFT, ale powiedzmy, że mamy Bored Ape, Cool Katy, Doodlesy, Azuki, Moonbercy i tak dalej. Jest cały szereg rozmaitych projektów PFP, które każdy z nich zaczął budować jakąś technologię. To podobnie jak my. Wyszliśmy z Fancy Bersami, ale zaczęliśmy budować Dynamic NFTs Infrastructure, bo to na samym projekcie PFP to jest pewien potencjał, pewien rozgłos, ale to nie jest biznes, tam nie ma modelu biznesowego. No i teraz w tej topce w zasadzie nie ma projektu, który by nie był ofunduszowany, w którym byście nie mieli San Francisco Bay załadowane. I to jest... To jest amerykański trend tak w gruncie rzeczy, bo też pamiętajmy, że po prostu to są amerykańskie podmioty. Takich, które zrobiły coś poza granicami Stanów Zjednoczonych jest relatywnie niewiele. Nawet my, co w sumie tak mało kto o tym wie, no ale myśmy więc większość misiów Amerykanom sprzedali, bo promowaliśmy misie poprzez Bored Ape Yacht Club, którego z Bartkiem jesteśmy członkami. Natomiast... Przez to, że tam nie ma w tym momencie troszeczkę modelu biznesowego, no to siłą rzeczy ten obszar technologiczny, tam są potrzebne pieniądze. To tak samo jest z nami. My budujemy sobie jakąś infrastrukturę, no ale to nie jest tak, że w tym momencie budujemy tę infrastrukturę pod kolejny bullrun. I zaraz, żeby ją wybudować, to trzeba x milionów dolarów, ponieważ to jest ileś tam linijek kodu, które trzeba napisać, ileś tych business development managerów musi być, którzy gadają z tymi brandami, z tymi tych integracji trzeba ileś tam przeprowadzić. I dopiero to zaczyna działać w momencie, w którym jakaś tam masa zostaje osiągnięta. Natomiast mnie ciekawi, to jest taki case, ja przywołałem na przykład Shutterstocka, nie? No to w tym momencie jak na takim Shutterstocku tam graficy wrzucają sobie jakieś tam graficzki, ludzie to kupują, Shutterstock bierze sobie od tego kat. No i jak ty kupisz taką grafikę, na czym może polegać taka, na czym będzie polegała taka rewolucja w Web3 istniejących startupów? No to na takim Shutterstocku, jak sobie kupisz grafikę, to jeżeli miałbyś do niej wymintowane NFT, no to ty w tym momencie w Toli możesz tą licencją obracać, no bo w tym momencie nie możesz. Nie, jak kupujesz, to ona jest tylko twoja. Jakby się pojawił Shutterstock X2, Shutterstock 2, który jest konkurencją dla Shutterstocka i taka byłaby różnica, że możesz obracać tymi licencjami, to na pewno Shutterstock też by to wprowadził. No i tak samo jest z grami. To, że się pojawiają gry, które umożliwiają ci jakby wzięcie sobie digital goodsa growego poza grę i sprzedanie go na wolnym rynku, no to będzie konkurencja dla istniejących, trzymających tam oligopol dużych firm gamingowych, które też będą musiały to zrobić. No i to będzie taki push w tę stronę. I to na pewno jest tak, że to będzie sprzyjało takiemu zabezpieczeniu tej własności. No bo jak masz coś na wallecie, to ci tego w Toli nikt nie zabierze. I byłoby ze szkodą reputacyjną dla największych sieci, gdyby było więcej case'ów, że można, bo tam można coś tam zamrozić. Ale przyjmijmy, że to jest faktycznie własność. Natomiast... ciężko jest z dzisiejszej perspektywy zgadywać, jak duży wpływ będzie miał ten rynek na global, bo to, że na przykład rynek PFP NFT był w pewnym momencie głośny, to wcale nie oznacza, że on był duży. On nie był duży, on był po prostu głośny dlatego, że była ten szok poznawczy. No, na pewno się dowiemy. Widzicie, mówiłam wam, każda dyskusja o metaversie schodzi na Web 3.0. Także ja spróbuję jednak. Ale ona musi, no bo... Ja wiem. Ale właśnie o tym mówiłam, że to zawsze się tak kończy, a myślę, że jest bardzo dużo aspektów dotyczących po prostu metaversu, którym powinniśmy poświęcić uwagę. Ja spróbuję was tutaj nawrócić. Artur, to jakbyś sobie wyobrażał jeden dzień w interakcji z różnymi metaversami, metaversem. Wstajesz rano, myjesz zęby, ubierasz awatara i co dalej, a może nie ubierasz tego awatara? Rany boskie. Żeby ubrać awatara, to musi mieć Web 3. Tak. Znaczy, to jest teraz pytanie, czy my jako osoby z krwi i kości, jakiego typu interakcje społeczne musimy mieć, żebyśmy nie zwariowali?
Trochę odpowiedzią na to był czas pandemii, tego, co robiliśmy wewnątrz naszych domów, jak ta technologia pozwoliła nam przetrwać. Bo bez dwóch zdań, gdyby ta pandemia wydarzyła się w 2010 roku, to byłoby naprawdę kiepsko, a jakby zrobiło to się w 2000 roku, to mielibyśmy Nokia 3010 z wężem, no to musielibyśmy chyba popełnić samobójstwo globalnie, no bo po prostu nie dałoby się tam nic zrobić. Więc ta technologia dużo nam tutaj pozwoliła rozwiać problemów. Natomiast ja się zastanawiam nad tym, czy my potrzebujemy, znaczy tak, ucyfryzowienie naszych kontaktów, wiadomo, mamy Slacki, mamy maile, jakieś messengery na Facebooku dla boomersów, czyli dla mnie, i na pewno się poruszamy bardzo biegle, tak? Mam telefony komórkowe, to jest nasz centrum dowodzenia wszechświata. Natomiast teraz tak, ja mam zawsze ten duży problem, żeby teraz wyobrazić ten krok dalej, to znaczy powiedzmy, że ja się ubieram i zakładam teraz okulary, to jeszcze bym, bo mnoszę, jestem osobą z bladu wzroku, ale jeżeli mam założyć odcinający mi od rzeczywistości jakieś gogle VR-owe, to tu się kończy moja jakby wiara, bo w domu jeszcze dam sobie z tym radę. Ale teraz tak, na ulicę z tym nie wyjdę, no bo to jest po prostu, zabije się na pierwszym, tak? No to musi mieć jakąś kamerę. Czyli de facto wchodzimy w jakąś rzeczywistość zmieszaną. No to zaczynamy mieć problem taki, że tak naprawdę po co jest nam ten VR, skoro i tak musimy mieć możliwość patrzenia na rzeczywistość. I tu jest ten problem, bo ja parę lat temu budowałem rozwiązanie analityczne dla wideo 360, czyli de facto jakieś rzeczy metawersowe, jakbyśmy teraz powiedzieli. I chodziliśmy po rynku i szukaliśmy ludzi, którzy by chcieli w to zainwestować, na zasadzie firm, które chciały współpracować. Słuchajcie, pies kulawą nogą nie chciał powiedzieć, że to jest dla nich interesujące, bo oni mówili, okej, no mamy wideo, wyświetlamy je sobie na ścianie i zakładamy kask na głowę czy okulary i mamy wideo 360, czyli się rozglądamy, jesteśmy wewnątrz teledysku na przykład. No i co? Ale to jest przemiana, słuchajcie, rozumiecie, możecie być, tu modelki, tu samochody. No ale co mam dalej z tym zrobić? Dobra, to wróćcie do nas, powiedzcie nam, jakiego typu możemy na przykład zrobić, pomierzyć na przykład, gdzie się ludzie patrzą. To mówimy, super, to my to właśnie wam zrobimy. Okazuje się, że te efekty nie były takie wcale zadziwione. Znaczy, można było powiedzieć tak, jeżeli pokażemy bardzo błyszczący przedmiot, to nam się ludzie będą patrzyli. No to jest tak jak w internecie, jak damy bardzo oczojebny baner, to ludzie będą go próbowali wyłączyć i będą się wkurzali. Ale czy to jest tak, że to chcą w nim wejść w interakcję i będą zapamiętywali tą markę i ta marka się będzie dobrze kojarzyła? Chyba raczej nie, więc problem jest taki, że czasami budujemy technologię, bo umiemy, bo potrafimy, a potem trochę próbujemy dorobić do tego ideologię. Więc czekam na takie bardzo, wierzę w VR dla architektów, wierzę w VR w przemyśle na przykład wśród ludzi, którzy robią szkolenia. Wierzę w taki industry VR, czyli jesteśmy w fabryce, robimy, nie wiem, rozkładamy samochód i tu mamy z boku jakąś listę rzeczy, którą musimy koniecznie z tego samochodu wyjąć w odpowiedniej sekwencji. Super, ale po co mielibyśmy mieć VR takiej rzeczywistości, czy takie doświadczenia parametawersowe? Nie wiem, znaczy ciężko mi... Mógłbyś sobie taki VR ubrać, żeby ci te samochody zaparkowane pod oknem zniknęły. Ale to byłoby, wiesz, no... Oszukiwanie, tak. To był taki, wiesz, przykra jakaś taka chora rzeczywistość, tak? Bo w końcu wpadł na te samochody, one tam są, rzeczywistości. Na pewno bardziej wierzę i czekam na rozwiązanie Apple'owe, które mam wrażenie, że zmieni zupełnie nasze postrzeganie tego, z czym będziemy mieli do czynienia, bo pewnie Apple siłą swojej marki nam tutaj zmieni zryjebanie, tak? Znaczy okaże się nagle, że wszystko jest możliwe, że ludzie rozumieją to, że ludzie chcą to nosić na twarzy i tak dalej. Ale to jest... coś takiego, jak się pytamy ludzi, czy na przykład lubią grać w gry ze zmieszaną rzeczywistością. I się patrzą, mówią, weź, no co ty, zwariowałeś, zboczony jesteś, odejdź stąd. A mówisz, nie, czy grałeś Pokémon Go? No nie, no jasne, wczoraj ganiałem tam, szukałem potworów. To jest rzeczywistość zmieszana, augmented reality, w sensie poprawiona. Nie wiedziałem, że to tak się nazywa. I tak samo mam wrażenie, jak się pytamy wielu ludzi o to, czy chcieli być w metaversie. To jest takie... Jezu, ale po co? Okej, a chciałbyś kupić na przykład bardzo wygodnie jakąś rzecz, tylko bez konieczności? No tak, bo dokonuję zakupów, to się nazywa e-commerce, to takim przedłużeniem tego może być metaverse. Super, więc musimy też uwzględnić słowniki. Fajnie, że pokazywałaś i też jak gdyby dałaś taką definicję. Tu mam wrażenie, że my zupełnie jak gdyby latamy po tym rynku, jeżeli ktoś mówi, jedna agencja i firma, że właśnie jest w metaversie, druga mówi, że za chwilę tam będziemy, trzecia, że to jest możliwe za 10 lat, to ja mam wrażenie, że każda z tych osób, tych interesariuszy ma zupełnie inną wizję. Bo dla jednych metaversem to będzie Ready Player One, gdzie wcielamy się w kultowe postacie, jeździmy DeLoreanem i strzelamy do King Konga, a dla innych to będą właśnie beznogie awatary, które podchodzą i tam bąbelki, jakieś czaty się wydobywają. Więc pewnie to jest tak, że jeszcze troszkę musi upłynąć wody w Wiśle, w innych rzekach, żebyśmy my wszyscy jak gdyby zrozumieli, po co nam to jest potrzebne,
ale przeniesienie się do metaversu jest dla mnie elementem zrozumiałym, to znaczy, że my gdzieś tam skończymy kiedyś, dlatego że wszystko wskazuje na to, że my idziemy w tą stronę. Niestety jako gatunek ludzki coraz bardziej w tą technologię my zawierzamy jej. I tak samo jak rozmawiam z ludźmi i mówię, czy boisz się technologii? No oczywiście, wiesz, nie chciałbym, żeby ona mnie zdominowała. Dobra, a jakby byłeś osobą chorą, miałbyś problem z okiem, to poddałbyś się operacji na przykład korekty laserowej. No pewnie, to jest zabieg bardzo prosty. Ty, ale wiesz, to laser uderza w twoje oko. No i okej, ale przecież to jest zabieg bardzo taki, wręcz można powiedzieć, no, godzinny, tak? I ludzie nie mają z tym problemu. A z drugiej strony, jak powiemy, a chciałbyś nosić soczewki, które by ci zmieniały rzeczywistość? Nie. Albo mieć na przykład jakieś tam w złącze z tyłu? Nie, to już nie, to jest za duża ingerencja, tak? No ale przed chwilą powiedziałeś, że dasz się zrobić operację. No ale to jest operacja po prostu chirurgiczna, która ratuje mi tam wzrok. Więc tu jest też problem, na co my się decydujemy i gdzie widzimy ten bonus, tą wypłatę, ten payoff, bo wielokrotnie możemy powiedzieć, nie zrobię czegoś, ale potem w internecie widzimy, że ludzie udostępniają mnóstwo informacji na swój temat, dlatego że ktoś im oferuje dosłownie e-booka albo koszulkę. I klikają i zostawiają i mówią o tym, kim są i co zrobili wczoraj i tak dalej. Więc myślę, że przede wszystkim technologia musi służyć nam, czyli dajmy tym ludziom jakiś konkret i z tym mam problem, bo ja nie widzę na razie. Metaverse jest dla mnie takim pustą agorą, miejscem spotkań, gdzie wszyscy by chcieli, żeby było miliony ludzi, a tam nie ma nikogo, bo ludzie mówią, no po co tam mam być? W Second Life'ie byliśmy, nie znaleźliśmy wartości, próbujecie nam to sprzedać po raz kolejny. Kuba, postarajmy się znaleźć jakieś pozytywne aspekty wpływu na to, jak metavers może rozwiązać pewne problemy biznesowo-społeczne. Może w świat fashion i eco, sustainability, czy to nie jest jakaś odpowiedź? To ja mogę poopowiadać, no, ale to jest tak, że wszyscy trochę szukają tych ciekawych projektów. My mamy, powiedzmy, w firmie taką część agencyjną, na przykład, która polega na tym, że jak już rozmawiamy z tymi wszystkimi korporacjami, my faktycznie mamy produkt, z którym wychodzimy, ale mając te wszystkie korporacje, też szukamy czegoś, co im się może przydać. Na przykład, nie wiem, dla EY-a jesteśmy partnerem i ostatnio zrobiliśmy taki pilot czegoś, co chyba się stanie produktem, czyli zrobiliśmy onboarding tam 130 pracowników EY-a, on był akurat w Spatialu miał miejsce. Niemiecki EY ma tam space w Decentralandzie, ale nie chcieli Polakom udostępnić. Ale myślę, jak że da się, to? Że da się ukraść coś z Decentralandu widocznie. No i co? No i zrobiliśmy w tym Spatialu i... I fajnie było, i to zadziałało, i to jakby to było na tyle fajne, taki dwugodzinny onboarding tych teamów, tam były takie gry i zabawy, że to jakby ma to potencjał produktowy, czyli faktycznie można z tego zrobić coś, co jest replikowalne i da się to opylać korporacjom, no i my to będziemy robić. Jakie są tego plusy? No plusy są takie, że to jest taka trochę edukacja wczesnoszkolna dla nich, no bo to jest pierwsza styczność z walletem, trzeba się może wallet zainstalować, gdzieś tam chodzić jakimś awatarem, coś tam w nim pozmieniać, coś tam poprzestawiać, tak trochę gra, trochę takie social media, wszystkiego jest po trochu. I jestem totalnie pewien, że onboarding pracowników jeszcze w jakichś tam zdecentralizowanych organizacjach, który się odbywa w jakichś rozwiązaniach metaversowych będzie normą i cieszę się, że mogliśmy coś takiego właśnie u nas z polskim UI-em zrobić. Natomiast my na przykład, jak tworzymy rozwiązanie infrastrukturalne, to jak trochę powiedziałem, my je tworzymy na przyszłość. My akurat staramy się stworzyć przyczynić się do stworzenia takiej rzeczywistości, gdzie jak mamy tego awatara, ty masz tego awatara swojego i to może być jego bazą, może być Bored Ape, bo powiedzmy byłeś w 2021 roku w tym space i sobie kupiłeś tego Bored Ape'a i teraz ty sobie do tego Bored Ape'a możesz, jak pójdziesz do Louis Vuitton i kupisz sobie torbę Louis Vuitton, to dostajesz cyfrowy odpowiednik tej torby Louis Vuitton, który możesz sobie przyczepić do swojego Bored Ape'a i gdziekolwiek pójdziesz w jakimś świecie, to ta torba będzie z tobą i to wszystko jakby bazuje na Web3, czyli że twój NFT Bored Ape'a wchodzi w jakąś interakcję z NFT tego Digital Goods'a i jeszcze z szeregiem innych NFT, które możesz jakby przykleić do twojego awatara, który staje się centrum wszystkiego. I ja teraz nie wiem, jako rozwiązanie infrastrukturalne nawet nie muszę wiedzieć, jakie gry powstaną, jakie rozwiązania powstaną. Mnie interesuje tylko to, żebym się z nimi zintegrował. I to, że się z nimi zintegruje, sprawi, że... Bo to jest tak, że w tym momencie na świecie, nie wiem, macie szereg programów lojalnościowych, szereg gier, w ogóle wszystkiego jest szereg, ale te rzeczy są generalnie ze sobą niekompatybilne. One nie są ze sobą zintegrowane i my staramy się stworzyć taki świat, gdzie te rzeczy będą ze sobą zintegrowane jakby z defaultu.
no bo to umożliwia Web3, nie? Że jak masz jakiś tam standard, nie wiem, jak jest na przykład OpenSea, który jest marketplace'em, no to żeby się tam wyświetlał na OpenSea jakiś obrazek, no to tam jest pewna struktura danych, którą trzeba zachowywać i bla, i bang, wyświetlają się metadane, wyświetla się obrazek. No i po prostu mając pewne standardy, można do takiego NFT ładować rozmaite dane, tak żeby one potem w różnych rozwiązaniach mogły w nich uczestniczyć. Czyli na przykład jak masz tego Bored Ape'a, ale masz szereg gier, więc potrzebujesz szereg asetów 3D, no to trzeba to NFT naładować szeregiem tych asetów 3D, ale to faktycznie będzie wszędzie działać i to NFT będzie funkcjonowało jako klucz. Więc tylko to jest przyszłość, która będzie miała miejsce za 2-3 lata i trzeba przetrwać do tego czasu i budować. I nawet jak się nikt już nie interesuje tym obszarem, no to po prostu robić swoje. I ja jestem akurat totalnie pewien, wręcz na 100%, że na przestrzeni kolejnych maksymalnie 2-3 lat będziemy mieli dalszy ciąg programu. Skoro mówimy o tych cyfrowych dobrach, to skupmy się na chwilę na fashion. Skoro zastępujesz Adama w jego imieniu, jak ci się wydaje, bo wspomniałeś o tych instagramerkach, które kupują, wiesz, rzeczy w Zarze, a potem oddają, czy to nie, ta cyfrowa moda nie może być, jakąś odpowiedzią na to, abyśmy stali się trochę bardziej sustainable i eco, ponieważ jak założymy sobie jakieś AR-owe ciuszki na siebie, bądź też na awatara, to gdzieś tutaj może ten nasz pęd do tego, żeby pokazywać się codziennie w jakiejś innej odsłonie się zmieni. Jak na to patrzysz? No, ja tam w miarę wiem, co się dzieje właśnie wśród tych wszystkich dużych brandów, no bo z nimi pracujemy. Jesteśmy na przykład strategicznym partnerem OTB Group, czyli tam Diesel, Maison Margiela, Jil Sander i tak dalej. Luxottica, czyli tam Ray-Ban, Oakley, 90% rynku okularowego i tak dalej, i tak dalej. L'Oreala, LVMH. No i co? I to jest tak, że to w tym momencie, co mamy w ramach tej takiej mody cyfrowej, to są raczej niezależni twórcy. Tam największy jest DressX, to tam już jest dofinansowane, ale generalnie jest powiedzmy z 200 takich nowych marek digitalowych, które się tworzą, które tak de facto tworzą te modele 3D i tam model biznesowy polega na tym, że Artur sobie kupuje strój Kubusia Puchatka i potem wysyła zdjęcie i oni nakładają jakby na niego ten strój Kubusia Puchatka. I wchodzę w to. I on sobie to potem może wrzucić na Facebook i napisać, nie o taki metavers walczyłem. To jest jakiś skam, nie? Ale tak de facto jakby no, to jest w tym momencie, to jest taki trochę rozdział, bo to nie ma nic wspólnego z Web3, bo te asety w ogóle nie są w formie NFT, one są właśnie w formie tych filtrów gdzieś tam nakładanych. My z tymi ludźmi też pracujemy. No i każdy globalny trend, żeby on zaistniał, musi być zastymulowany przez duże podmioty. Tak to po prostu działa. Jak jesteś małym główienkiem, to nie masz żadnych szans, żeby stworzyć jakikolwiek globalny trend, bo po prostu konkurujesz z uwagą, o uwagę z podmiotami mającymi przeolbrzymie budżety i po prostu się nie przebijesz. Nie ma na to najmniejszych szans. Natomiast w świecie, w którym wszystkie duże korporacje odzieżowe będą inwestować w te dobra digitalowe, a będą, i będą tworzyć te asety w 3D, a będą, te marki, które robią digital goods, a teraz są małe, no będą się w stanie przewijać, no bo te duże brandy stworzą trend, a nowe podmioty będą wchodzić. No i tak generalnie jest ze wszystkim. I no i to się po prostu będzie działo. Taka sama dynamika ma miejsce zawsze. Zawsze to coś tam, ktoś mały będzie nad czymś pracował, ale dopiero będzie stanie się duży, jak inny duży zrobi taką przestrzeń w dyskursie globalnym. To żeby wypuścić cię przed 20, ostatnie pytanie. Jakie projekty metaversowe są dla was ciekawe i co do zasady jesteście bardziej entuzjastyczni niż sceptyczni? Czy są w ogóle takie? A jeżeli nie, to możemy pogadać o tym, co do których jesteście bardzo sceptyczni. Znaczy ja w ogóle widzę, że jeżeli znajdować tak naprawdę elementy metaversu na chwilę obecną, to bym wskazał, że w bardzo silnej formie to występuje w Robloxie, Fortnite czy w Minecrafcie. I to jest coś, co w moim zdaniem spełnia tak mniej więcej 80-90% te wszystkie mniej więcej definicje, z którymi sobie, które możemy znaleźć. No bo tak, mamy społeczność, mamy jakieś mechanizmy biznesowe, możemy coś budować, sprzedawać. Jest mnóstwo wokół tego jeszcze ekosystemu zbudowanego, szczególnie w Robloxie, gdzie po prostu są firmy, które naprawdę wykonują olbrzymią pracę, budują minigry i to jest już całkiem rozbudowana gałąź, jak gdyby, i model biznesowy.
No i mamy ludzi, którzy tam są. Znaczy, każda z tych gier ma kilkaset milionów użytkowników miesięcznie i to są ludzie, którzy chcą tam przebywać, nikt im nie płaci i pewnie jakbyśmy zapytali się, czy oni tam przyszli dlatego, że to jest metaverse albo modne, to by powiedzieli, że ich to nie interesuje. Oni są tutaj dla rozrywki. Więc wydaje mi się, że w ogóle gaming jest takim gatekeeperem albo może inaczej, takim wyzwalaczem, takim elementem, który po prostu będzie nas bardzo szybko tam wrzucał. I pewno dzieciakom, którzy obecnie siedzą i właśnie tam robią jakieś dziwne rzeczy z naszego punktu widzenia, czy budują jakieś budynki, czy nawalają się w jakichś małych klanach, im będzie prościej wytłumaczyć za kilka lat koncept właśnie awatarów, koncept związany z tym, że mamy przechodzimy między jednym uniwersum do drugiego i możemy swoje skórki zabrać ze sobą na pistolety, na buty, na ubrania. I to mi się wydaje bardzo pozytywne. Szczególnie, że no, od tego już nie uciekniemy i widzimy też, że można, to z mojego punktu widzenia jako rodzica, tam jest dużo elementów też edukacyjnych. Tak? Pomimo tego, że no, jak jednak patrzę, że dzieciaki spędzają tam dużo czasu, to wolałbym, żeby czytały książki, chodziły do kina i pewnie chodziły do opery, no to jak gdyby to już nie wróci. Tak? Mamy do czynienia z nową kulturą, której by nie do końca rozumiemy, ona się tworzy w naszych oczach. A ponieważ przez półtora roku siedziały dzieciaki nasze przy komputerach i komórkach, bo była pandemia, to teraz im tłumaczenie, zabieramy wam te zabawki fajne, których wam kazaliśmy wam z tego korzystać przez 8 godzin dziennie, dlatego że to jest niezdrowe dla was, no to by wprowadziło jakiś totalny szum informacyjny. Więc ja uważam, że patrzmy na te projekty, patrzmy na ten gaming, który obecnie już ma ogromne też zasilanie finansowe, czy finansowanie i to są podmioty, które mają ogromną też możliwość tworzenia nowych trendów. I z nich się pewnie będzie coś ciekawego wydobywało. Więc gaming dla mnie jest takim właśnie portalem do takiego metaversu, o którym myślę, że dzisiaj tu rozmawiamy. No totalnie. Yuga Labs, czyli twórca Board Ape Yacht Clubu, to jest największa runda seedowa w historii amerykańskiej sceny technologicznej przy wycenie 4 miliardów dolarów po 11 miesiącach istnienia. I na co zebrali pieniądze? Na grę, którą robią z innym podmiotem, który powiedzmy, że tam jest taki problem z grami, to jest ilość interakcji, która może zajść i takie współwystępowanie rozmaitych ilości postaci na raz. I oni to tam mają już rozwiązane, no i na bazie tego rozwiązania Yuga dewelopuje Otherside. No więc gaming jakby to potwierdza. To, co ty, Artur, mówisz. Największe tak naprawdę korzystające i z tokenów, i z Web3, i takie łączące wiele segmentów naraz projekty w tym świecie, no to właśnie są projekty gamingowe. Mamy Animoca Brands, który jest tutaj takim kolosem z Hongkongu. To też jest nasz partner. I oni tam szereg rzeczy dewelopują. Mamy Sandboxa, który jest powiedzmy właśnie Minecraftem czy Robloxem, ale świata Web3. I tych rozwiązań, tych gier jest cała masa. Co prawda tam się ten rynek sparzył, no bo tam klasycznie dużo gier Web3 zaczęło tokeny wypuszczać, tam zrobił się... Nie miało się to prawa wydarzyć, że tam pospadały wyceny tokenów, jak zarabiało się je za granie w gry. To nie miało prawa się wydarzyć, no a się wydarzyło. Jakże wielkie zaskoczenie, więc tam oni wszyscy dostali trochę po tyłku. No i tam entuzjazm, który był w zeszłym roku, chyba podupadł. Natomiast no najwięcej userów faktycznie w tym gamingu jest. Ilość tych userów w gamingu przerasta. Więc to jest naturalne pole do tego, żeby się integrować i żeby korzystać z tych technologii. Co poza tym? Znaczy, na pewno są niszowe rzeczy, do których nie mam bladego pojęcia, bo nie wchodzę tak głęboko, ale stawiam bardzo dużo pieniędzy, że w jakimś garażu i to na pewno nie w Dolinie Krzemowej. Mam wrażenie, że tam powoli w ogóle jest taki marazm i wszystko już im za łatwo przychodzi, trzeba ich wziąć, dyscyplinować się. Ja bym patrzył, co się dzieje w ogóle w Chinach, niezależnie od tego, czy lubimy, czy nie. Ja nie lubię Chin, nie lubię patrzenia na to z perspektywy chińskiej, bo wiem, że ona jest po prostu bardzo wadliwa. I jakkolwiek mogę zdzierżyć to, że nas inwigilują Amerykanie i dzięki Google, że jesteś i Facebooku, ale rzeczywistość, w której jesteśmy w obozie koncentracyjnym, nasze dane są wykorzystywane po to, żebyśmy jednak wierzyli w jedną partię i patrzyli na to z jednej perspektywy, jakoś mnie nie przekonuje. Jakoś, nie wiem, może za dużo czytałem, nie wiem, greckich filozofów w dzieciństwie i spaczyło mnie to. Ale uważam, że tam się dzieją ciekawe rzeczy, dlatego że oni, właśnie dlatego, że nie mają tego kagańca nałożonego przez prawo,
bo na pewno śmieją się z naszego RODO, tak samo jak Amerykanie, ale przynajmniej już Amerykanie muszą stosować, no bo chcą robić z nami biznes w Europie. Natomiast Chińczycy w ogóle nie mają żadnych oporów i tam bardzo ciekawe rzeczy zaczynają do nas przenikać. TikTok był takim przykładem na to, że algorytm może jednak przejść barierę kulturową. To było zdziwienie dla wszystkich i myślę, że będziemy mieli do czynienia też z takim dużym szokiem, jak będzie wyglądała wizja metaversa właśnie w rozumieniu chińskim. Bo to mi się wydaje, że to może być naprawdę coś ogromnie odległego od tego, z czym my mamy do czynienia. Bo tam nie będzie tych barier, z którymi my się spotykamy. Kwestia prywatności, kwestia właśnie wyciągania rzeczy, które gdzieś są teoretycznie bardzo nasze i poukrywane. No to dokonałeś jak gdyby akcesu, rodząc się w tym kraju, te twoje dane wszystko jedna partia gromadzi i wykorzystuje. Także patrzyłbym na ten moment. Tam chyba jest największa obecnie kreatywność, dlatego że nie mamy tego nie dość, że prawnego, to jeszcze jest kulturowo podsycane, że po prostu trzeba move fast and break things tak naprawdę. Więc Chiny myślę, że będą takim bardzo ciekawym landem. Ty dałaś, Aga, dużo przykładów. No. Nawet tam wczoraj się pierwszy dom jakiś się ma, jest dużo jest rozwiązań, bo to wszystko jest, no mówisz, że wszystkie rozmowy schodzą na Web3. Natomiast tam się właśnie jakiś dom w Stanach sprzedał do NFT jeden przypięty ostatnio. Co? Jeden od pół roku. No. Takich projektów trochę jest różne, dużo też skamerskich, wiadomo, rzeczy się dzieje. Natomiast to, czego bym szukał, to po prostu obrót dobrami cyfrowymi bądź stokenizowanymi i integracja wszystkiego ze wszystkim. Ja naprawdę jestem podjarany, tak mimo że ja po prostu trochę się wpisujemy w ten taki trend, który udało nam się wcześniej wyłapać, ale to jest ciekawa z punktu widzenia konsumenta wizja, że masz jakieś tam, masz jeden wallet, który ci tak naprawdę gromadzi wszystkie programy lojalnościowe świata. Wszystkie, jak masz program w Starbucksie, masz, nie wiem, kupujesz jakąś monetę złotą w sklepie, nie wiem, FC Barcelony, która cię uprawnia do zrobienia tego i tamtego i nawet ktoś sobie może sam stwierdzić, że jak ty masz NFT tej monety, no to on ci coś da, mimo że w ogóle z Barceloną nie robił żadnego dealu. I sam fakt, że to nie jest tak, że każda gra jest w stanie zrobić deal z każdą marką odzieżową, a jeżeli to się dzieje na blockchainie, to faktycznie może wejść taki integrator i to wszystko ze sobą pointegrować i że ten świat się po prostu stanie od tej strony ciekawszy. Ale zanim tam będą zarówno na poziomie infrastruktury takiej deeptechowej, ale i na poziomie walletów, na poziomie tego, jak ten przeglądarkowy świat cały czas wygląda, to Web 2 z Web 3 się mega ciężko integruje, to trzeba rozwiązania wręcz pisać od nowa, to będzie naprawdę, naprawdę kupa czasu, więc wszyscy zdążą zapomnieć, a potem przyjdzie ten czas, kiedy o tym się zrobi głośno i było, czy to jeszcze żyje, to jeszcze działa, to jeszcze istnieje, a tam po prostu się wlało na tyle dużo amerykańskiego hajsu, że no musiało się udać. Bo jak Amerykanie w coś inwestują, no to się musi udać. No to ja może dodam na sam koniec, żebyśmy mogli przejść do pytań. Taki przykład ode mnie, jako tu osoby odpytującej i mającą pokorę do tego, czego ja nie wiem, a wy z większym doświadczeniem wiecie. Przykład z medycyny. Kompletnie jestem sceptycznie nastawiona do tego, że będziemy się leczyć w metaversowych szpitalach. Taki projekt jest w Dubaju, zresztą sponsorowany przez Emiraty Arabskie. Podobno będziemy przychodzić sobie na recepcję, meldować się z naszym problemem i awatar w postaci lekarza będzie nas diagnozował. No i o ile tam zostanie wdrożona może sztuczna inteligencja, która już na podstawie na przykład naszego głosu potrafi rozpoznać to, czy mamy grypę, czy też nie, to nie uważam, że to w ogóle jest jakiś koncept, który się przyjmie. Natomiast to, co mówi Artur, ja bardzo dużo fajnych case'ów widzę, które można przenieść z gamingu do metaversu i podoba mi się to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych w zakresie gry i odpowiedzi na mental health. Nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych dopuszczone już są gry, które przepisuje się na receptę, aby leczyć ADHD ludzi z Aspergerem, czy też depresję. I na razie, chociaż są to gry, które polegają na tym, że ty grasz versus maszyna, to przypuszczam, że w przyszłości pewne wersje interakcji z awatarami i ludźmi mogą się gdzieś tam z tym mental healthem przenosić dalej. I tym akcentem w zakresie medycyny ja bym skończyła i oddała głos wam, żebyście pozadawali nam szybko pytania. To może ja odpowiem na pierwsze, więc jakby ktoś, kto chce je skierować do mnie, ja będę musiał uciekać. O, jest.
Marcin, globalna firma Randstad rekrutacyjna. Pytanie, jak według Was metavers wpłynie na rynek pracy? Znaczy, czy stworzą się nowe role, w które będziemy tam wchodzić? Bo jakby oczywiste, że są deweloperzy, którzy tworzą metavers, tak? Ale nasz czas spędzony tutaj i nasz czas spędzony tam, to jest czas jakby kosztów alternatywnego. To czy jakby metavers według Was stworzy nowe role, zadania, czy funkcje? Na pewno już masz cały szereg nowych stanowisk, które nie występują związane, znaczy nawet które występują, ale może nie w tym stopniu. Masz bardzo dużo stanowisk związanych z zarządzaniem społecznościami w internecie, bo akurat to, co umożliwiają NFT całkiem fajnie, to jest stworzenie społeczności w internecie i zapotrzebowanie na to jest naprawdę duże. Na pewno to, co powiedziałem, to zrobiliśmy z UI-em, czyli że gdzieś tam się tworzą rozwiązania, które stanowią odpowiedź na realia obecnego rynku pracy, który jest o wiele bardziej remote, aniżeli kiedykolwiek był i nie ma już takiej potrzeby, żeby wszystkich gromadzić pod jednym dachem. I myślę, że jedno i drugie będzie się pogłębiać. To znaczy, to na pewno sobie szereg nowych stanowisk można wygooglować. Natomiast, ja jako osoba, na przykład, która aktywnie rekrutuje, jeszcze rekrutuję w skali globalnej i remote i to jest pewne wyzwanie, żeby tych ludzi znaleźć. Myślę, że z perspektywy Randstadu to może być ciekawy projekt, żeby stworzyć jakiś taki dedykowany obszar wyłącznie dla rekrutacji w tych wyspecjalizowanych dziedzinach. No bo to w sumie jest jakiś taki obszar, żeby tworzyć portale dla pracy tylko, nie wiem, w IT i tak dalej. Jakiś Just Join It czy coś. Dziękujemy. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie do Kuby, bo powiedział, że zgubił misia i musi go znaleźć, więc ktoś chce jeszcze, tak? Pytanie do Kuby, czy możemy go puścić? Możesz iść chyba, wiesz? Super. Dzięki Wam bardzo serdeczne. I było bardzo miło. Myślę, że Artur na wszystko fenomenalnie odpowie. Będę w kontakcie. I ja uciekam. Dziękuję Ci bardzo. Dobra, to było pytanie. Proszę, pani była pierwsza. No właśnie, teraz różnica między realem a metaversem. Jak uderzy, to boli. Ja mam cały zestaw pytań, jeżeli generalnie mogę. To będzie odpowiadał wirtualny Kuba i ja. Dobrze. Dobra, tak. Ale nie, do Kuby w zasadzie żadnych już pytań nie mam. Do waszej dwójki w zasadzie. Możesz iść, Kuba. Ale sekundkę, muszę się... Bo ja bardzo pilnie notatki robiłam. To jutro będzie na klasówce. Aga, do ciebie, słuchaj, taka kwestia. Ja tutaj, tak jak robiłeś tę prezentację, faktycznie ja tutaj, chociaż jestem osobą bardzo ciekawie patrzącą głównie pod kątem bezpieczeństwa i prywatności na metaverse, nie mogę się zgodzić, że to jest tylko i wyłącznie chwilowy hype, zdecydowanie, bo ile? Dwa dni temu, przedwczoraj, Gartner opublikował Top Tech Trends 23 i tam po raz pierwszy, tak jak patrzę, pojawił się właśnie Metaverse w grupie Pionier. Wcześniej tam była mowa o multi-experience, complex experience, natomiast po raz pierwszy właśnie w tym roku, w trendach na 23 rok, padło słowo metaverse, tak? A prześledziłam sobie jeszcze wstecz specjalnie pod tym kątem trendy do 19 roku wstecz, więc tutaj no nie może być mowy, że to jest rzeczywiście tylko i wyłącznie chwilowo. Artur, do ciebie z kolei mam takie pytanie. Jak to jest, jak mówiłeś o tym ownershipie danych, bo jeżeli Natalia Chatalska pisze, że jeżeli wejdziemy do metaversu, to będzie taki jakby dron nam cały czas siedział nad głową i wszystkie nasze dane zbierał o nas, wszystkie informacje, że mało tego, że w metaversie będą potrzebne dużo większe zakresy danych, chociażby, nie wiem, informacje o nas, jakieś, jak one się nazywały, fenotypowe, morfologiczne, żeby też stworzyć ten awatar, no to jak to się ma do tego właśnie ownershipu, że możemy te dane sobie stamtąd zabrać? Bo ja w takie totalne, stuprocentowe zabranie, trochę tak jak z zamknięciem konta na Facebooku, to nie do końca w to wierzę, że to tak zupełnie zamyka i się wykasowuje. Bardzo fajne pytanie. Ja odpowiem w ten sposób. Wiara w ten metaverse właśnie to jest taka idealizacja pewnego trendu versus realia. Przecież też możemy założyć serwis społecznościowy, konkurencja do Twittera, LinkedIna, Facebooka, BeReal, TikToka i 50 jeszcze innych, których w ogóle nie wiemy, nie potrafimy wymienić nazw, bo pochodzą z innych zupełnie kultur, które istnieją, pewnie mają setki milionów użytkowników. Problem jest taki, że one są dominujące i jak się możemy bardzo upierać, że na pewnym serwisie prawa, które są tam od nas wymagane, czy też
musimy się pod tym podpisać, żeby zacząć z nich korzystać. Są niedobre, niefajne, te dane są od nas wyciągane, zawsze możemy stworzyć konkurencję, ale właśnie nie do końca się okazuje, że po tym cokolwiek możemy w tym pięcioosobowym metaversie zrobić. Więc ja boję się to, co powiedziałem. Wierzę w tą zmianę, bo to jest taki, nie możemy tu przeklinać, ale powiedzmy wkurzenie na bardzo wysokim poziomie wszystkich nas, którzy się dowiadujemy, że codziennie właściwie jesteśmy okradani z tych informacji. Czasami bardzo niefajnie te informacje są wyciągane od nas. My nie mamy pojęcia o tym, że dzielimy się tymi informacjami, nawet kiedy dokonujemy bardzo prostych transakcji typu zamieszczamy coś albo publikujemy, albo lajkujemy, tak? Bo to się okazuje, że to są dane, które mogą być wykorzystane przeciwko nam, więc dlatego też chcę wierzyć, ale to moja wiara jest podkopywana, bo Web3 było i właściwie się bardzo szybko zapadło, że będziemy mogli wytworzyć organizacje, które będą na tyle prężne i duże, że one będą mogły stawać się konkurencją do tych dużych istniejących silosów. I wtedy będziemy mieli prosty wybór. Ten metavers Marka Zuckerberga powiemy w walsie, idź sobie sam i tam, bądź sobie sam, a my wybieramy ten, gdzie mamy szlachetne idee, do którymi się podpisujemy, są codziennie respektowane. Czyli na przykład, że jest to prywatne, w sensie, że ja mam panowanie pełne nad tymi danymi. Natomiast czy to jest możliwe? No śmiem twierdzić, że nie, dlatego że na dzień dzisiejszy wszystko, z czego korzystamy, to jest infrastruktura amerykańskich spółek. I nie bardzo wierzę, żebyśmy mogli to obejść. W związku z tym, jeżeli ktoś nas wykopie z serwerów Amazona, no to znajdziemy jakąś alternatywę, ale pewnie nie jest to, że to jest 150 firm, które nas chętnie, dzięki, przyjmą. Woda, nie gazowa, dzięki. Że nas chętnie przyjmą. Tak samo z serwisem reklamowym, tak? Jak nas ktoś wykopie z Google albo z Facebooka, to umieramy, bo nie mamy alternatywy do takich bardzo rozbudowanych serwisów. Więc tak, idealizm nakazuje wierzyć w to, że fajnie by było, żeby to było prawdą. Niestety ponura proza życia pokazuje nam, że jednak ktoś chce zarabiać na nas i my często mówimy, dobra, trudno już, walnę ten terms of service, podpiszę, czy też nie czytając zaklepię to, a potem się nagle okazuje, że jak to, nie wiedzą, co ja kupiłam wczoraj, to jeszcze podali te informacje 30 innym portalu. Więc tak, walka, natomiast bardzo, ale to bardzo zaczynamy widzieć to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, walczymy o prywatność. Zrozumieliśmy, że te rzeczy, które są nam zabierane, one mogą być bardzo silnie wykorzystywane przeciwko nam. W kampanii wyborczej, w walce o zachowanie naszych praw wyborczych, we wszystkich naszych organizacjach, czy też działaniach, które mają związek chociażby z taką aktywnością obywatelską. I myślę, że to jest takie bardzo wielkie przebudzenie, bo 5 lat temu, jak chodziliśmy, mówiliśmy, słuchajcie, wielkie korporacje trzymają wasze dane, to może się skończyć jakąś tragedią. Ale co ja na Facebooku robię? Ja tylko tam wymieniam kotki i pokazuję. Nie, stary, no zdjęcia z melanżu rzuciłem. Co się może złego stać? No a potem się okazało, że z Cambridge Analytica i wszyscy powiedzieli, what? Naprawdę to może być? No tak. Daliście swoje dane, czy daliśmy, a teraz uważajcie, bo ktoś te dane wykorzystuje. Więc prywatność staje się bardzo dużym takim problemem, w sensie elementem, który jest ważny. Natomiast czy ktoś dojdzie do takiego poziomu, że stworzy takie bardzo dobre i przyjazne środowisko, gdzie będzie ta prywatność respektowana, śmiem wątpić. Okej, a wiesz co, zwróciłeś uwagę właśnie, że w tej chwili to wszystko jest generowane przez firmy prywatne. Czy wierzysz, że jest możliwy w ogóle, Aga, to też jest do ciebie pytanie, czy wierzycie, że jest możliwy metaverse open source? Tak. Zaanektowałaś tą przestrzeń, więc zabieram się tą piłkę. Znaczy jest, Nvidia próbuje wejść właśnie w omniverse, bo to jest to, o czym mówisz. Natomiast szczerze, ja szybko takiej możliwości nie widzę, chociażby właśnie przez to, co wam mówiłam a propos podejścia Mety do metaversu i tego, jak bardzo Meta chce być daleko od webu 3.0, mimo tego, że będzie wpuszczała pewne komponenty. I te projekty inne, one, tak jak też Kuba i Artur mówią, one mają na razie za małe finansowanie, żeby przebić. I to jest taki bardzo sceptyczny tutaj, inaczej. Ja bardzo boję się o to, że niestety w jakim stopniu Meta przez wiele lat będzie hegemonem metaversu i prawdopodobnie nie odpuści tej kontroli, ponieważ to te inwestycje, które są za małe versus to, co oni ładują w ten projekt. Także przypuszczam, że nawet ten projekt Nvidy, on się nie uda, bo ich znowu fokus biznesowy jest bardziej na B2B i tworzeniu w cudzysłowie takich metaversów B2B, odzwierciedleń albo bardziej, nie chcę nawet powiedzieć tego metaversu, digital twinów, fabryk niż ten omniverse, dlatego że od roku nie ma żadnych nowych informacji w zakresie tego projektu.
Żeby uświadomić skalę inwestycji, to niedawno padło podsumowanie, że w ciągu 2 lat Meta wydała 20 miliardów dolarów na swój projekt Meta, tak? Generalnie rzecz biorąc, to jest ta skala, którą oni mają. I w zeszłym tygodniu pokazali okulary za $1500, które są de facto dla end usera biznesowego. To nie jest dla mnie czy dla ciebie, bo my nie potrzebujemy takich okularów, nie mamy dla nich zastosowania, więc też ja jestem z jednej strony przerażony, jak bardzo te duże korporacje sobie dobrze radzą z tym rynkiem, ale też patrzę oczami klientów, znaczy co one oferują. I na chwilę obecną ja nie widzę, żebyśmy musieli jakoś wstrzymywać tutaj entuzjazm ludzi, mówić hej, przestańcie patrzeć na ten metaverse, bo on jest taki piękny i cudowy. Ludzie nie mają potrzeby wejścia do metaversu. Ludzie chętnie, tak samo jak z tymi bankami, tak? No, ja chciałbym, żeby działała infolinia. Ja naprawdę zgodzę się na to, żeby otrzymywać SMS-em informacje od jakiegoś doradcy. Ale czy ja mam wejść, założyć hełm, pójść do metaversu i zapukać do okienka i zrobić to samo, co bym zrobił realnie? Nie bardzo mi się to podoba. Więc patrzmy też na to, czy ta technologia nie jest tak naprawdę jakimś gimmickiem, jakimś fajnym elementem, który ładnie wygląda w folderze i w prezentacji, bo Gartner w branży ma taką opinię, że oni albo nie widzą pewnych rzeczy i zauważają za późno, albo wręcz nawet promują pewne rzeczy, które mają potem duży problem, żeby, tak powiem, dojechać do tej linii początkowej. Więc na Gartnera bym patrzył jako na pewnego typu taki element skrzywienia rynku i robił coś innego. Znaczy Gartner nie do końca moim zdaniem pokazuje rzeczywistość, ale to jest moja prywatna opinia. Więc pamiętajmy o tym, że interesariuszy, którzy chcieliby zagarnąć ten rynek metaversowy, jest bardzo dużo i pewnie każda firma konsultingowa z pierwszej dwójki czy trójki będzie chciała mieć własny oddział i będzie powoływała metaverse CEO, czy jakkolwiek to się będą nazywali, dlatego że na to jest zapotrzebowanie. W co teraz mamy inwestować? Cloud mamy. Kwestia socialowa jest zaadresowana. Kwestia związana z Web3, nie ruszamy tego, bo to jest krypto, to śmierdzi i wywróciło się. To w co możemy inwestować? W metaverse. A co to jest? Nikt nie wie. No to jedziemy w to, tak? I to jest bardzo fajne, bo to jest tak bardzo też pojęciowy worek, który możemy budować. To jest taki piękny trochę kot Schrödingera. Za bardzo nie wiemy, w którą stronę on może się tutaj z tego pudełka wychylić. Także ja jestem zdania, że naprawdę czeka nas rewolucja, na pewno pod wieloma względami. Nikt sobie nie pozwoli na to, żeby wstrzymać R&D na dłuższą metę. A wiadomo też, że patrząc, co się dzieje na giełdzie, że duże big techy krwawią i to potężnie, to wiemy, że one będą potrzebowały się odbić. W związku z tym będą wsadzały mnóstwo pieniędzy w coś, co będzie the next big thing. Być może to będą czasami idiotyczne zakłady rzeczywistością, jak właśnie Meta by Metaverse, czy też Metaverse by Meta, ale na pewno za chwilę coś się ciekawego urodzi. Dlatego czy to będzie AI, czy to będzie VR, czy to będzie coś na jakaś hybryda pomiędzy tym, tego nikt nie wie. Natomiast na pewno spodziewajmy się, że jakiś ogromny przełom jest za rogiem, bo za dużo pieniędzy ludzie powładowali w ten big tech, żeby to po prostu tak było tylko e-commerce'em, czy to właśnie jakimś cloudem. O, tak, cześć Robert. W ogóle dzięki za event. Fajne. Jestem to nie ja, to ten człowiek. Jestem pierwszy raz i... Ale ja nie o tym, tak naprawdę. Słuchajcie, tak, załóżmy, że ten trend będzie szedł do góry, będzie się rozwijał, będą ludzie wchodzili i używali. Jak waszym zdaniem może wyglądać trajektoria adaptacji przez zwykłych użytkowników? No bo Facebook potrzebował tam z 15 lat, żeby uzbierać 3 miliardy na całym świecie. To wiem, że to jest twarde pytanie, ale jak waszym zdaniem i co spowoduje, że to może się przyspieszyć, że ta trajektoria będzie wyglądała jak logarytmicznie albo... Hockey stick, VC to lubią, tak. No, ale znaczy tak z perspektywy przeciętnego człowieka, jakby niekoniecznie biznesu, co waszym zdaniem może przyspieszyć, nadać tempo, nie wiem, tanie headsety za $10 i jestem już on, czy może, nie wiem, wielka ilość różnych platform, które każdy sobie znajdzie coś dla siebie, jak waszym zdaniem to może wyglądać i to może myślę, że Artur trochę na to odpowiedział, nie? No bo to jest taka, ja to powiem tak, to jest taka technologia z wizji, nie? I teraz trzeba znaleźć tam potrzeby, nie? I teraz póki moim zdaniem użytkownicy masowo nie znajdą tam potrzeby, to oni tam nie będą. Znaczy jest jeszcze bardzo ważna rzecz, nie? To, że w tych metaversach nie widzimy takich tłumów, to jest też jest troszeczkę ograniczeniem computer power, które jest i to w jaki sposób, wiecie dokładnie, funkcjonują gry, że na jednej planszy nie może być
za dużo awatarów. Więc to też jest taka jedna tutaj rzecz, żeby wam o tym powiedzieć. Ale wydaje mi się, że to, czego brakuje, jak ja obserwuję te wirtualne światy, które powstają, to jest to, po co ja tam mam wracać. Nie? Ja sobie przyszłam, no znowu powiem o tych cyfrowych frytkach, zobaczyłam to, zajrzałam sobie do Wendy's, kolejnej restauracji i tam się nauczyłam, jak oni robią hamburgery, fajnie. Poszłam sobie zobaczyć, co zrobiło BMW i Mini. No i sobie zrobili wyścigi samochodów. Fajnie, tylko tam nie ma nikogo na trybunach, więc też nikt tego nie obserwuje. Nie mam interakcji, nie mam się z kim ścigać. I wydaje mi się, że po prostu chodzi o to, żebyśmy więcej rzeczy z gamifikacji i tak naprawdę spoja gamingu przenieśli w te wirtualne światy, żeby faktycznie ci ludzie w jakiś sposób mieli tę interakcję z brandem innym niż po prostu widzą interfejs 3D 360 VR-ze, tak? No bo to nie jest wystarczająco przekonujące dla pokoleń, które jeszcze powiedzmy dominują też na rynku pracy, bo ta Z-ka trochę inaczej się zachowuje. No ale Roblox, o którym też Artur mówił, no to jest właśnie ta interakcja, która prowadzi do tego, że ludzie są, chcą rozmawiać, te dzieciaki zbierają się w community, zakładają nawet biznesy i zarabiają na tym, co tworzą w tym Robloxie, więc mają jakiś incentive, a teraz w tym momencie tego brakuje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja uważam, że te starsze pokolenia są tak trochę bardziej sceptyczne, no i to wynika po prostu z... bardziej z tego case'u braku usability, tak? No i raz moim zdaniem należałoby edukować w ogóle, tak? I rozmawiać trochę mniej o tym sceptycznie, jasne? No ale stworzyć dla nich jakąś wartość i odpowiedź. Więc ja myślę, że dopóki tak naprawdę nie znajdziemy i prędzej to przyjdzie z rynku B2B, tak? Czegoś, co da jakąś wartość dodaną tym userom, chociażby grę w tych metaversach, no to się nie będzie adoptowało. A też nawiązując trochę do tej odpowiedzi tutaj, czy potrzebujemy takich specjalistów i tutaj też kwestii tego, dlaczego metavers może się trochę bardziej rozwija niż Web 3.0. Znaczy, to jest łatwiejszy do skonsumowania temat, nie? Dla ludzi z korp. Ten VR to jest tam sobie od 10-12 lat, więc trochę się po tym obijaliśmy. No a blockchain to jest takie... Przepraszam, what the fuck, nie? Jakby no wytłumacz mi to po ludzku, bo ja tego nie kumam. No pamiętajmy, że deweloperów, którzy umieją kodować Web 3.0 na całym świecie jest tylko 45 tysięcy, więc wydaje mi się, że blokadą też tego, jak się... że nie mamy jakichś user case'ów, które czy w metaversie są takie bardzo przekonujące, wynika po prostu z tego, że my się dopiero uczymy, no jakby dopiero w to wchodzimy. Dlatego ja na przykład nie jestem krytykiem tych różnych eksperymentów, które się dzieją, no bo to jest po prostu inne pole gry, to jest po prostu piaskownica, testujmy, patrzmy, krytykujmy, mówmy, co nam się nie podoba, ale nie kilujmy tej kreatywności, która po prostu się odbywa w wirtualnym świecie i może do czegoś sensownego w końcu doprowadzi. Znaczy dobrze, ja przepraszam, tylko mówię, nie? Że tak. Szybciutkie, ale też mam prośbę do prelegentów. Kochamy was, ale po jednym zdaniu. Dobra. Kuba, nie mów tak dużo. Myślę, że bardzo jest ważne, żebyśmy zrozumieli, po co my chcemy ten metaverse budować, bo computing power mamy też możliwości, wszystko jest na miejscu, tylko po jaką cholerę my chcemy w tym metaversie być? Po to, żeby spotykać się i patrzeć na jeden i ten sam obraz, być na przykład na jednym koncercie, no to mamy, to się dzieje w Fortnite. 13 milionów osób siedziało na koncercie rapera. No i po co do tego budować jest nową rzeczywistość, wydawać 20 miliardów dolarów? Więc cały czas myślę, że to przewija się to, co mówiła Agnieszka, co mówił Kuba. Musimy mieć realną funkcję, jakąś funkcję, niefunkcjonalność, żebyśmy mogli powiedzieć ludziom, hej, po to, tak jak telefon komórkowy służył do wysyłania SMS-ów i rozmowy, a teraz go nabiliśmy różnego typu smart usługami, ale on pierwotnie służy do tego. I jak obetniemy, nie będzie internetu, zawsze wyślemy SMS-a i zawsze zadzwonimy. I tu jest ten pies pogrzebany. W metaversie na razie nie ma tych potrzeb. Tak. Bo tak samo jak Polacy uwielbiają fotowoltaikę, bo ona pozwala oszczędzać i nikt nie musiał im tłumaczyć, z czego to jest robione, jak się to instaluje. Zaczęli to masowo kupować. Jeżeli będzie potrzeba, to zaczną ludzie z tego korzystać. Na razie tej najwyraźniej potrzeby nie ma i to globalnie.
Ja mam takie pytanie, jestem Marcin. Jak i czym chcemy zachęcić ludzi mniej lub bardziej technologicznych do korzystania z metaversu? Bo nie da się ukryć, oni też powinni stanowić większość, no i bez nich to nie będzie tak naprawdę istnieć. Więc jak próbujemy ich zachęcić do używania i korzystania z metaversu? To samo, wiesz, co powiem, co przed chwilką przedmówcy. Musimy po prostu dać im jakąś realną potrzebę i ta potrzeba musi być tak prosta i zrozumiała dla wszystkich, żeby nie musieć robić kampanii, tak, prowadzić różnego typu kursów, przekonywać, tylko żeby na spotkaniu rodziny ktoś ci powiedział, hej, a jesteś w tym X, a ty mówisz, co to jest te X? Nie masz cię tam jeszcze, słuchaj, no to jest taki serwis społecznościowy, takie okulary zakładasz, coś tam robisz i ty mówisz, wow, okej, będę miał zniżkę do Żabki, zaje, fajnie, to ja tam wchodzę. Ale musi to być taka prosta potrzeba, którą realizujesz. Dlatego dopóki nie będzie, i to mówimy globalnie, tak, niezależnie od kultury, to musi być coś bardzo naturalnego. W związku z tym ja wierzę, że skoro teraz my się przed tym bronimy i musimy tłumaczyć i ciosać sobie wzajemnie kołki na głowie, dlaczego to się nie wydarzyło, tak samo z VR-em, tak samo z paroma jeszcze innymi technologiami, dlatego że prawdopodobnie po prostu na to nie ma zapotrzebowania. I być może nie będzie nigdy globalnego zapotrzebowania. I być może VR nie jest technologią tak bardzo złą, jak rysujemy ją, bo być może będziemy jednak woleli się spotkać analogowo przy ognisku, wypić piwo i popatrzeć sobie w oczy, a nie robić tego za pomocą awatarów. Pozwól mi. Ponieważ tu jest pytanie z chłopaka, który startuje do Team Cruncha. Znaczy, słuchaj się tego autorytetu, bo to jest kierunkowskaz, jeżeli byś się dostał do Team Cruncha, żeby rozwijać swój pomysł. Ale ja powiem, że jest pewien aspekt związany z edukacją, który warto poruszać, a mianowicie to, jaką wy jesteście generacją, żeby rozumiejąc wasze pokolenie, o tym, o czym myślicie, w jaki sposób chcecie projektować swoją rzeczywistość, starsze generacje to rozumiały i nie odrzucały tego. Więc trochę inaczej ci odpowiem na to, że tak, edukujmy, ale mówmy to, kim wy jesteście, tak? I czego wy widzicie, czy potrzebujecie. I tutaj może być ta odpowiedź, w jaki sposób można edukować społeczeństwo, oprócz tego, co powiedział Artur. Okej, i ostatnie pytanie. Seweryn, ja jestem sceptykiem jak dziki, więc należę do tej grupy. Natomiast jeżeli szukam jakichś pozytywów, to wydaje mi się, że jeżeli już, to metavers, w którym paszport przestanie mieć znaczenie, wygląd fizyczny przestanie mieć znaczenie. Nie mówię, że wygląd przestanie mieć znaczenie jako taki, ale fizyczność przestanie mieć znaczenie, język przestanie mieć znaczenie. Ale z drugiej strony współczesny internet nadal nie poradził sobie z cyfrowym wykluczeniem. I generalnie jesteśmy mądrzejsi i głupsi o historii internetu. Czy według was metavers, jakkolwiek rozumiany, z tym cyfrowym wykluczeniem sobie poradzi? Czy przez to, że korporacje, które teraz będą inwestować jak dzikie w to, później będą szukały sposobu, żeby nas zmusić do tego, żeby z tego metaversu korzystać i to cyfrowe wykluczenie się jeszcze pogłębi? Ja jestem sceptykiem i realistą, w tym sensie, że wierzę w to, że powtórzymy historię, nie uczymy się i już teraz widać, że problemy, które występują w rzeczywistości czy w internecie, jakim obecnie, z jakim mam do czynienia Web 2, powtarzają się w metaversie, tak? Kwestia przemocy symbolicznej, słownej, ale też gwałty, różnego typu wywieranie przemocy. Absolutnie jest jeden do jednego, dlatego że my jesteśmy ludźmi, przechodzimy do nowego miejsca i nie zmieniamy się, tylko mamy nowy konstrukt, tak? Nie możemy awatarem nikogo uderzyć, nie mamy nóg, ale próbujemy zrobić coś, co jest nielegalnego. Absolutnie uważam, że to jest dokładnie tak, jak mówisz, to znaczy inaczej. Tych ludzi nie będzie się opłacało trzymać i zachęcać, dlatego że oni być może nic nie będą wnosili. No, nie będzie z nich pożytku, nie będzie można ich danych w jakiś sposób wykorzystać i pokazać im reklam. Więc absolutnie, patrząc na to, jak wygląda obecnie świat, można powiedzieć, że bogata północ cały czas będzie patrzyła z jakimś takim, a tam, ci goście tam na dole, tak? Nie dostali szczepionek, bo myśmy w Europie musieli je mieć, tak? No widocznie tak wygląda sprawiedliwość w tym świecie. Myślę, że dokładnie powtórzymy to samo. Nie widzę, dlaczego by się miało to nie stać. Próbowaliśmy dawać internet wszystkim, próbowaliśmy, wystrzeliwujemy satelity, ale cały czas mam wrażenie, że my jak gdyby robimy to tylko dlatego, że widzimy w tym zysk. Jeżeli ktoś nie będzie, mówiąc brutalnie, spinał się w tabelce Excela, to nie będzie uwzględniane w tym metaversie. Taka jest moja smutne przeczucie. A ja uważam, że Web 3.0 jeszcze to bardziej pogłębi i niestety będziemy mieli jeszcze więcej nierówności w zakresie po prostu naszego bogactwa. I to też będzie powodowało, że któraś z grup jednak tam nie będzie.
Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Słuchajcie, nikt nie ucieka, więc jak jest multum jeszcze pytań, więc śmiało, Aga, nie uciekasz, Artur nie ucieka, Kuba oczywiście zostaje z nami, więc zapraszamy was na piwo i do foyer, żebyście zadawali dużo pytań naszym prelegentom. Mamy książki, tak jak powiedział tutaj Piotr, także pierwsza książka wędruje do ciebie. W sensie, że pierwsza, trzecia, czwarta jest rozdana, a druga leci tutaj. Także bardzo wam serdecznie dziękujemy. Foyer jest wasze. Dziękujemy super, wam za dzisiejszy event. Dzięki, że wytrzymałeś tej godziny. Wielkie brawa dla Agi i Artura. Moi